Cześć seksualne istoty. Jestem Woka Ilnicka, przewodniczka po kobiecej seksualności. Prowadzę przefantastyczny portal Seksualność Kobiet. Odwiedźcie go. Zapraszam. Jest taki stary rytuał, nazywa się Anasuromai, co oznacza podniesienie spódnicy. Ten rytuał kobiety kiedyś dawno, dawno temu wykonywały po to, aby pobłogosławić swoją kobiecością i seksualnością świat. Przez właśnie to pokazanie się, pokazanie swojej kobiecej mocy. I potem przez całe setki lat ta seksualność musiała być ukryta. To, co robię w mojej pracy, można porównać do takiego właśnie uniesienia spódnicy i wypuszczenia kobiecej seksualności na światło. Ważne dla mnie jest też to, aby to zawsze kobieta decydowała, czy chce unieść swoją spódnicę. To jest zawsze jej decyzja. Czy chce zajmować się swoją seksualnością i czy chce się tą seksualnością z kimkolwiek dzielić. Bardzo mi na tym zależy i marzę o takim świecie, w którym nikomu nawet nie przyjdzie do głowy, że można komuś zadrzeć spódnicę na siłę. Bardzo ci życzę, abyś czuła, że twoje ciało należy do ciebie, że to ty decydujesz i że możesz być zarówno bezpieczna, jak i w pełni seksualna. Że twoja ekspresja nie musi być stłumiona, schowana po to, żebyś mogła się czuć seksualnie w tym świecie. Być może nie dla wszystkich kojarzenie seksualności z szacunkiem jest pierwszym skojarzeniem, które przychodzi mi do głowy. I czuję, że jestem tutaj po to, żeby właśnie wyrabiać w nas to skojarzenie, żeby przywrócić seksualności jej blask i jej świetność, żeby odłączyć ją od dziedziny wstydu, brudu, grzechu i zmienić je w coś wspierającego Ciebie, w dobre doświadczenia, które będziemy mogły i mogli wspominać przez długie lata. Piękne rytuały dla nas, dla naszej prawdziwej istoty. Zapraszam kobiety i też mężczyzn, aby pobyć w takiej przestrzeni, w której możemy być autentycznie seksualni, nie musimy się w żaden sposób kryć. Ludzka seksualność przez całe stulecia była naprawdę bardzo surowo oceniana. I ta ocena cały czas w pewien sposób w nas tkwi. Nasza kultura, nasze społeczeństwo pokazuje, że nie ma w tym nic wyjątkowego, pięknego. Jest to tylko dziedzina brudu i grzechu. Może się z tym nie zgadzasz, ja się z tym także nie zgadzam, ale jednak cały ten przekaz społeczny może mieć na ciebie wpływ. I właśnie dlatego możesz nie lubić siebie, możesz potępiać siebie, możesz się wstydzić, ale jakby to było, gdyby cała twoja seksualna osobowość, włącznie z twoją kobiecością, cielesnością, twoim ciałem, takim jakie ono jest w tej chwili, została z szacunkiem przyjęta i pobłogosławiona przez całą twoją społeczność. Jakby to było zostać całkowicie zaakceptowaną i przyjętą we wszystkim. Gdybyś czuła, że jesteś bezpieczna, jednocześnie seksualna i bezpieczna, jednocześnie autentyczna i bezpieczna, bo cała twoja społeczność nie oczekuje, abyś była inna niż jesteś, abyś była bardziej przyzwoita lub bardziej sexy. Jakby to było, gdybyś po prostu mogła być sobą? Czy nadal byś się wtedy zastanawiała albo zastanawiał, czy jesteś ok? Czy może w końcu mogłabyś się odprężyć? I teraz chcę się pokłonić przed wszystkimi twoimi doświadczeniami. Tymi, które dały ci mnóstwo radości i tymi, których być może żałujesz albo myślisz sobie, o, to nie był dobry pomysł. One wszystkie cię stworzyły. Jestem tu po to, aby powiedzieć ci właśnie dzisiaj, że bez względu na to, ile masz lat, jakie jesteś płci albo orientacji seksualnej, jak wiele lub jak niewiele doświadczeń seksualnych masz ze sobą i bez względu na to, czy akceptujesz siebie, czy nie akceptujesz, czy lubisz swoje ciało, czy nie lubisz, ja przyjmuję, akceptuję i szanuję twoją seksualność, taką jaką ona jest, właśnie w tej chwili. I bardzo chcę się przed nią pokłonić. Wierzę, że ten pokłon ma swoją moc. Taką, że poczujesz to.
że została ona przyjęta.